właśnie Anna Pumba, jest bardzo miło, że Państwo przybyli na naszą konferencję prasową dotyczącą programu Z przyszłością w żorach. Witam Państwa w imieniu gospodarza dzisiejszej konferencji, pana prezydenta miasta Żory, pana Waldemara Sochy. Z nami są dzisiaj także pan Joachim Gębalczyk, witamy, ZBM Żory, Zarząd Gminy Miejskich, pan prezes Olgier Zaraś, Zakładu Techniki Komunalnej. Jest z nami także kierownik budowy, pan Marcin Gawenda. Szanowni Państwo, zanim pozwolimy sobie odpowiedzieć na Państwa pytania, chciałabym Państwa zaprosić na film, który przybliży Państwu historię, a także to, jak będzie się rozwijał program Z przyszłością w żorach. Zaraz po filmie zapraszamy Państwa także na prezentację. Ponad 1000 nowych mieszkań powstanie dzięki innowacyjnemu projektowi Z przyszłością w żorach. Mieszkania czynszowe to doskonała opcja dla tych, którzy marzą o własnym M, a nie chcą zaciągać kredytu. Inwestycja prowadzona przez władze Żor nie jest nastawiona na zysk. To część szeroko zakrojonego programu rozwoju miasta, który sprawia, że Żory ciągle się rozwijają, stając się bardzo atrakcyjnym miejscem do życia. Chcąc zachęcić ludzi z całej Polski do zamieszkania w Żorach oraz stworzyć dla nich dobre warunki do życia, w 2017 roku rozpoczęto realizację programu Z przyszłością w Żorach. Właśnie wtedy w atrakcyjnej lokalizacji przy jednej z najważniejszych miejskich dróg Alei Zjednoczonej Europy wbito pierwszą łopatę pod budowę 6 nowoczesnych budynków wielorodzinnych, w których powstaną 424 mieszkania. Wśród nich znajdą się zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Duże balkony, garaże podziemne, nowoczesne windy, monitoring, bezpieczne place zabaw czy otaczająca budynki zieleń to tylko niektóre z atutów nowego osiedla, realizowanego przez Miejską Spółkę Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach, spółka z o.o. Co ważne, w przyszłości najemca będzie mógł wykupić mieszkanie od miasta z bonifikatą. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na budowę kolejnych 96 mieszkań zlokalizowanych przy Alei Armii Krajowej. Trwa też wybór firmy, która zaprojektuje osiedle przy ulicy Okrężnej. Nowoczesne osiedla z doskonałą infrastrukturą drogową oraz licznymi udogodnieniami już niedługo staną się jedną z najpiękniejszych wizytówek zmieniającego się miasta. Nowoczesnego miasta, rozwijającego się z myślą o przyszłości.
Polskiej Agencji Prasowej. Chciałbym zapytać o koszty i tego pierwszego etapu, i tych kolejnych, i sposoby finansowania tego przedsięwzięcia. Koszty pierwszego etapu zostały wstępnie wyliczone na około 78 milionów złotych. Ale to dzisiaj musimy to proszę poprawić. 73 miliony. 73 miliony. Oczywiście ostateczne koszty są znane po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów. Jak Państwo się orientujecie, czas jest taki, że ceny usług budowlanych niestety idą w górę, także liczy z tym, że to będzie ostatecznie wyższe. Aby pozyskać te pieniądze, zakłady techniki komunalnej wyemitowały obligacje, które zostały objęte przez jeden z banków. Miasto zawarło tak zwaną umowę wsparcia. To jest taka umowa, która gwarantuje, że w przypadku, gdyby spółka nie była w stanie wykupić obligacji, wówczas miasto będzie wspierało spółkę. Całość jest tak pomyślana, że przychody z wynajmu mieszkań mają pozwolić na obsługę obligacji, czyli spłatę kapitału i spłatę kuponu, czyli odsetek potencjalnych. Czyli o kosztach kolejnych etapów na razie za wcześnie mówić. Tak mówimy tylko o tym, co będzie teraz dane dużo. No, my znamy kosztorysowe koszty drugiego etapu, czyli w budynku przy Alei Armii Krajowej z 96 mieszkaniami. Tam jest niecałe 17 milionów. Niecałe 17 milionów. I kolejne obligacje? To będzie utrzymane? Tak. Chcemy kolejną emisję obligacji przeprowadzić. Ten sposób finansowania jest po prostu najtańszy. Są bardzo daleko zaawansowane już rozmowy z bankiem. W tym tygodniu ten projekt staje na komitecie kredytowym i wszystko wskazuje na to, że to finansowanie w ciągu kilkunastu dni będzie dokonane. A ten trzeci etap, na jakie lata jest przewidziany? Jest teraz wyłanianie wykonawcy projektu budowlanego. Gdyby wszystko poszło dobrze, to myślę, że 9-12 miesięcy mogłaby się rozpocząć budowa. To będzie, tak jak tutaj powiedziałem, 454 mieszkań, ale projektu nie ma, więc ostatecznie jeszcze nie wiemy. Nawet może być 480 teoretycznie. I to chcielibyśmy, żeby zakończyło się w przeciągu 2-3 lat, ten trzeci etap. Także całość programu obejmuje co najmniej 1000 mieszkań. To nie będzie dokładnie 1000, bo prawdopodobnie więcej niż 1000. Z tym, że miasto posiada jeszcze tereny, które nadają się pod zabudowę. Gdyby była taka potrzeba, to po prostu będziemy projektować kolejne zespoły budynków i budować. Jeszcze może takie ogólne pytanie. Czy Państwo jakoś analizowaliście, no bo teraz sztandarowym programem rządu jest program Mieszkanie Plus, czy jakby da się zestawić ze sobą, porównać te dwa programy pod względem kosztów, efektywności, że może Pan Prezydent jakby z przekonaniem powiedzieć, że łatwiej, taniej, lepiej dla gminy jest to robić w takiej formule, na jaką zdecydowały się żory, czy może lepsza byłaby ta formuła proponowana przez rząd? My zaczęliśmy nasz program przed tym, zanim powstał program Mieszkanie Plus, ale to dziwo, program Mieszkanie Plus jest bardzo zbliżony do naszego programu. Wiele założeń jest bardzo podobnych, identycznych. My mimo wszystko realizujemy to indywidualnie poprzez emisję obligacji i umowę z bankiem, dlatego że, proszę Państwa, jest to dla nas tańsze. Myśmy analizowali sytuację, prowadziliśmy rozmowy z instytucjami, które Mieszkanie Plus pilotują. No i wyszło nam, że nasz program jest trochę tańszy. Jak dużo? To jest duża różnica procentowa? To jest około 1 punktu procentowego taniej, chodzi o procentowanie, niż Mieszkanie Plus. A dla beneficjentów ostatecznych, czyli dla mieszkańców, ceny najmu byłyby porównywalne po tych dwóch programach? Gdybyśmy rzetelnie liczyli koszty związane z koszty finansowania, to nasz program powinien się przełożyć na to, że czynsz miesięczny będzie o 50 zł niższy niż w programie mieszkania. To jest aktualne, że około 20 zł za metr, tak? Z ogrzewaniem. Tak.
etapie budowy jesteśmy tej pierwszej części, pierwszego etapu, które tam powstają. Czy możemy, nie wiem, to chyba nie do pana prezydenta, bardziej do panu, jak daleko jesteśmy, w sensie jak idą prace, jak idzie budowa? W tej chwili trwa budowa budynków numer 4, 5 i 6, czyli na Alei Zjednoczonej Europy. Wszystkie, to znaczy budynki numer 4 i 5 są w tej chwili na etapie stropów nad poziomem minus 1, czyli nad garażem podziemnym. Trwają roboty związane z deskowaniem, zbrojeniem tych stropów i betonowaniem. Natomiast budynek numer 6 jest bardziej zaawansowany, tam są już wymurowane ściany poziomu 0, czyli tej pierwszej kondygnacji mieszkalnej. No i rozpoczęły się już prace związane z deskowaniem stropu nad tym poziomem. Natomiast jeśli chodzi o budynek numer 7, czyli ten, który będzie na Alei Armii Krajowej, mamy kompletną już praktycznie gotową dokumentację projektową. W tej chwili to już jest tylko kwestia decyzji banku związanej z finansowaniem tego projektu, no i naszej wewnętrznej decyzji o ogłoszeniu przetargu na wykonawstwo tego budynku i to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, kwestia. Ja bym jeszcze spytał o to, tylko nie wiem, do którego z panów. 1600 mniej więcej zainteresowanych osób, wniosków mniej więcej wpłynęło, nie? Możemy to jakoś podzielić? Czy wiecie państwo, ile z tych osób to są mieszkańcy obecnie ŻOR, a ile to są osoby spoza gminy? Czy nie macie na razie takich danych? Nie ma takich danych. W większości to są mieszkańcy gminy miejskiej ŻORy, ale są również osoby, które są spoza naszej gminy. Właściwie można powiedzieć, że z obrębu Polski Południowej, no bo jest pan, który jest sklepem. Jeszcze może. Ale przepraszam, bo mówiliśmy o tym, że to wstępnie tak jak szacowali, że 25-30% chętnych jest spoza, tak? Tak. Spoza. I to 30% jest chętnych spoza. Żeby jeszcze co właśnie o skali trochę powiedzieć, chciałbym zapytać, ile w ogóle w ŻOR-ach jest mieszkań komunalnych w tej chwili, jaka jest kolejka jakby chętnych zarejestrowanych przez państwa? Mieszkań komunalnych mamy w tej chwili łącznie około 1000, a zarejestrowanych w kolejce mieszkań jest 140. Tutaj muszę państwu wyjaśnić. Problem właśnie polega na tym, że na zasadach tych, które do tej pory obowiązują, w kolejce mogą znaleźć się tylko osoby, które mają bardzo trudną sytuację mieszkaniową i bardzo niskie dochody. I dlatego te warunki są takie restrykcyjne i tylko, jak widać, 140 rodzin spełnia te warunki restrykcyjne. Te mieszkania, które budujemy teraz, są przeznaczone dla wszystkich, niezależnie od dochodów, niezależnie od sytuacji mieszkaniowej. Chcemy tylko, żeby te osoby mieszkały w ŻOR-ach, żeby tutaj płaciły podatki, żeby stanowiły też bazę do rozwoju przemysłu, usług w naszym mieście. Miasto się rozwija wtedy, kiedy przyciąga nowych mieszkańców, kiedy rozwija się biznes, no i potrzebne nam są nowe mieszkania przeznaczone nie tylko dla najbiedniejszych, ale po prostu dla wszystkich mieszkańców. Dla tych, którzy nawet czasami mają dobrą sytuację, ale z różnych powodów nie chcą lub nie mogą zaciągnąć kredytu na zakup mieszkania i są zainteresowani mieszkaniem czynszowym. Dodatkowo, tak jak już zostało na prezentacji powiedziane, w przyszłości będzie możliwość wykupu tych mieszkań. Także chcemy, żeby to byli mieszkańcy, którzy na stałe związą się z naszym miastem i w przyszłości staną się właścicielami tych mieszkań, które teraz będą w nas. Czy po sobotnim losowaniu te osoby, które którym się nie uda zdobyć mieszkania, tak, przejdą do jakiejś listy rezerwowej, do tych kolejnych etapów, czy będą na nowo zgłoszenia prowadzone? My zakładamy, że z różnych powodów część osób jednak się wykruszy z tego pierwszego tysiąca, który wylosujemy, i będzie przeprowadzane dodatkowe losowanie.
Tak jak już powiedziałem, jeżeli ciągle będzie się utrzymywało zainteresowani, będą takie potrzeby, to po prostu będziemy budowali kolejne domy z kolejnymi mieszkaniami, także chcielibyśmy w maksymalnym stopniu zaspokoić popyt na mieszkania. Czyli losowanie będzie na wszystkie te etapy, tak? Nie tylko na te pierwsze. My ustalimy kolejkę i po prostu ci, którzy mają najwyższe numery, będą mogli wybierać, decydować, czy wybierają spośród mieszkań, które już są w budowie, czy czekają, bo mogą sobie czekać też. Na przykład powiedzą, że one są w innym miejscu mieszkać. Albo na przykład typ mieszkania mi odpowiada miejsce, no różne mogą być powody. Czyli mając miejsce w kolejce, nie będzie się go traciło, jak się nie podejmie decyzji co do najmu mieszkania w obecnie budowanych blokach. Czyli 1000 osób będzie wylosowane. Tak. Rozumiemy kolejność wyboru. I nie będziemy też stwarzać ograniczeń. Jeżeli ktoś, nawet nie, mała rodzina będzie chciała duże mieszkanie, to będzie mogła tak zrobić. Będzie musiała nam tylko wykazać, że stać ją na płacenie czynszów, które będzie zależało oczywiście od wielkości mieszkania. Jeżeli rodzina będzie miała dochody pozwalające na najem na przykład mieszkania 124 metry, bo takie są największe, nic nie będzie stało na przeszkodzie. Przypomnę, że mieszkania komunalne, które teraz rozdzielamy, są dobierane według wielkości. Czyli rodzina dwuosobowa ma mniejsze mieszkanie, trzyosobowa większa. Są pewne normy. I my przydzielamy mieszkania według wielkości rodziny teraz. W ramach programu Spółkości Obzora takie ograniczenie nie będzie. Jeśli chodzi o parkingi podziemne, miejsca będą przydzielone z automatu, czy będzie to dodatkowy wykup tego miejsca parkingowego podziemnego? W kolejności na liście mieszkańcy będą mogli rezerwować sobie miejsca w parkingu podziemnym. Tych miejsc jest mniej więcej tyle, ile mieszka, czyli każdy po jednym będzie mógł mieć. Dodatkowe miejsca będą na powierzchni. Oczywiście to nie będzie obowiązek, jeżeli ktoś nie zarezerwuje sobie miejsca, to wówczas będzie kolejna tura już po zakończeniu, że będzie można na przykład sobie zarezerwować drugie miejsce parkingowe. Czyli na powierzchni również są przewidziane miejsca? Tak, będą bezpłatne. Te garaże podziemne będą płatne. A jaki koszt będzie? Zakładamy teraz około 150 zł, jeżeli się nie mylę, dlatego że to będzie zależało od ostatecznych kosztów budowy. 150 zł na miesiąc? Na miesiąc, tak. Na jakim etapie wykończeniowym będą przekazywane mieszkania? Mieszkania będą w tak zwanym stanie deweloperskim, czyli nie będzie podłóg, nie będzie wykończenia łazienki, kuchni. To jest nasza świadoma decyzja i też dla drzwi wewnętrznych, tak? Dlatego, że gdybyśmy to robili dla wszystkich tak samo, no to wszyscy by mieli takie samo wykończenie mieszkań. Nie sądzę, żeby mieszkańcy byli z tego powodu zadowoleni. Także pozostawiamy to własnej inwencji lokatorów, jak sobie wykończą mieszkanie. To będzie się wiązało z kosztem dodatkowym, trzeba będzie jakieś pieniądze na początek mieć, ale sądzimy, że każdy dopasuje to do swoich możliwości. Jak będzie miał na początek więcej pieniędzy, sobie wykończy drożenia, to może poczekać z tej przyszłości. Poza tym będzie to też pewne związanie się z mieszkaniem, z żorami. Uważamy to za pozytywny element. Nie chodzi nam o to, żeby ktoś wynajmował mieszkanie na krótko i gdzieś dalej wyjechał. A czy miasto posiada takie, jest w stanie się zabezpieczyć przed jakąś nieuczciwością ludzi, którzy jednak te wnioski złożyli, na przykład będą chcieli mają taki pomysł, żeby te mieszkania w późniejszym czasie wynajmować jeszcze kolejnym osobom? To będzie wykluczone. Warunkiem jest, żeby w danym mieszkaniu zamieszkiwać osobiście. Nie można podnajmować tych mieszkań. No i oczywiście trzeba też stosować przepisy ogólne. Przepisy ogólne, jeśli takie będą, są przyjmowane, że nie można otrzymać w najem mieszkania od gminy. Nie może otrzymać ktoś, kto jest właścicielem, czy dysponuje mieszkaniem w danym powiecie, to oczywiście też będzie wykluczało.
W jakim okresie najmu będzie można wykupić mieszkanie? Bo co najmniej w okresie 2 lat, to wtedy muszą być mieszkania już używane, do 2 lat to jeszcze były nowe mieszkania. I poza tym będzie się musiała zgodzić instytucja finansująca, bo chodzi o to, że środki, które z wykupu będą musiały być w całości przekazane do banków. Oczywiście takie deklaracje o zgodzie są i naszym jeszcze takim warunkiem jest, że co najmniej 7 lokatorów musi naraz zgłosić się do wykupu. Chcemy, żeby to była wspólnota taka, która będzie miała co najmniej 8, bo 7 wykupi, to gmina jest 8. Chciałem dodać, bo może to już padło, jeszcze troszkę spóźniłem. Jakie będą wielkości mieszkań poszczególnych? Od 30 do 124 metrów, czyli kawalerki, mieszkania 2, 3 i 4 pokoje. Ale ogromna większość tych mieszkań jest w kategorii średnich, czyli zbliżonych do około 60 metrów.